Kochani bracia i siostry, Chrystus zmartwychwstał. Prawda stwierdzająca fakt zmartwychwstania jest tak niezwykła, że przerasta naszą wyobraźnię. Tamten niedzielny poranek sprzed prawie 2000 lat również przerósł świadków zmartwychwstania, którzy ujrzawszy pusty grób, z przerażeniem i lękiem doświadczają spełnienia się zapowiedzi Jezusa Chrystusa. Ci, którzy pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem ujrzeli pusty grób, w pierwszej chwili zapewne też nie mogli uwierzyć. Maria Magdalena przestraszyła się, kiedy zobaczyła, że grób, w którym złożono ciało Jezusa, jest otwarty, a ciało Mistrza znikło. Ewangelista nie informuje, co po wejściu do grobu pomyślał Piotr. Jan natomiast uwierzył, że jego Mistrz Jezus z Nazaretu jest tym, za którego się podawał, Mesjaszem, Synem Boga, Zbawicielem świata. Jasnym się stało, dlaczego przyjął cierpienie, niósł krzyż i pozwolił się przybić do Niego. Uczniowie w nowym świetle zobaczyli wymagania, jakie im stawiał. Pokój w sercu przychodzi dopiero, gdy zmartwychwstały przychodzi i przemawia uspokajającym: pokój wam. Od tego momentu dla wszystkich chrześcijan dzień zwycięstwa Syna Bożego staje się najważniejszym wydarzeniem naszej wiary. Od tego momentu również my, chociaż nie widzieliśmy pustego grobu, wierzymy, że umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Te słowa z wyznania wiary opierają się na świadectwie ludzi, którzy widzieli Zmartwychwstałego, którzy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu, jak wyznaje święty Piotr w pięknej katechezie o zmartwychwstaniu. My wierzymy dzięki ich świadectwu. Dlatego w świetle pustego grobu powinniśmy, tak jak apostołowie, zacząć poważnie traktować naukę Jezusa. Nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy, albo gdy wydaje się nam niewygodna. Ten, który uczył, że Bóg jest dobry, który sam siebie uważał za Boga, który od swoich uczniów domagał się radykalnego pójścia za Nim i naśladowania Go, pokonał śmierć. W ten sposób potwierdził, że zawsze mówił prawdę, gdy uczył o konieczności przebaczania, dystansu wobec dóbr materialnych, że mamy karmić się Jego ciałem i przyjmować odpuszczenie grzechów z rąk apostołów. Dzisiaj te wydarzenia zapisane na kartach Pisma Świętego stają się dla nas największą prawdą. One stają się dla nas słowem życia, które porządkuje naszą doczesność, pozwalając żywić nadzieją życia wiecznego. Drogi bracia i siostry, woskresienie Jezusa to znak nadziei dla nas. Satana nie zmich premochty, nasze grzechy zmyty. Pisla śmierci nie czekaje nas kara, ale wieczne szczęście. Chrystus, jaki woskres jak pierwszy, kiedyś woskresy i nasi śmiertni tila, i my zmożemo raditi tijeju radistju,
jakane promenają. Smert, najpilszy worog ludyny, brzemy panuje nad nami. Czy była kiedyś prekrasniejsza nowina? Czy ktoś z wielkich tego świata dał nam kraszczu drogę? Є лише одна відповідь. Ні. Тільки Ісус Христос, який так нас полюбив, що віддав за нас своє життя. Він прийняв страждання, щоб викупити нас з неволі гріха. Він тепер відтепер ми не мусимо особливо перейматися справами цього світу, бо наша справжня батьківщина в небі. Можемо так, як наш Спаситель, добре і гідно жити у світі. Можемо, як Він, прощати, незважаючи на ненависть, яка нас торкається. Радіти, незважаючи на приводи до суду. Служити, незважаючи на те, що нас звинувачувають в слабкості. Прийнявши хрещення і стаючи християнами, ми помираємо для гріха і воскресаємо до життя укритого з Христом Бозі. А коли Ісус прийде вдруге судити землю, тоді і ми разом з Ним будемо у славі. Адже це Він – наша дорога, істина і життя. А в домі Отця є багато осел. Так багато, що якщо лише зробимо те, що Він нам сказав, то будемо жити разом з Ним. Умілувані браття і сестри, процесія резурекційна, яка в тим року, мимо що була дуже символічна, є єднак вийщем з гробу Панського з радосною вірою, że Jezusa tam nie ma, bo On zmartwychwstał. Wszystko dziś ogłasza, że On żyje. Nasze śpiewy, wspólna modlitwa, bicie dzwonu, wreszcie nasza świąteczna radość. Zmartwychwstanie Jezusa zawsze było centrum wiary i nauczania Kościoła. Od głoszenia tej prawdy swoje nauczanie rozpoczynali apostołowie. Święty Piotr, przemawiający w domu Korneliusza, tak głosił. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu kazać się nie całemu ludowi, ale nam wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Ci świadkowie zmartwychwstałego całe życie poświęcili, by nieść tę radosną wieść na krańce świata. Stali się gotowi nawet oddać życie za wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Zatem tak jak apostołowie 2000 lat temu, tak my dzisiaj jesteśmy powołani, by każdego dnia stawać w długim szeregu świadków zmartwychwstałego. Wyznawać wiarę w Niego całym swoim życiem. Świadkowie Chrystusa zmartwychwstałego ukazują światu nowy, wieczny wymiar naszego istnienia. Oni żyją w perspektywie sięgającej nieskończenie dalej poza granicę doczesności, wyznaczonej nam przez narodziny i śmierć. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, poucza nas święty Paweł, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. To jest właśnie prawdziwy sens nawrócenia chrześcijańskiego. Oderwać się od tego, co sprowadza śmierć, porzucić grzech, by mieć udział w Chrystusowym zmartwychwstaniu. W tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił pełnię miłości,
która zbawia i wzywa ludzi do nawrócenia i przemiany życia poprzez odpuszczenie grzechów. W tę radość zmartwychwstania życzymy sobie, bracia i siostry, bycia chrześcijaninem, to znaczy wierzącym, że Chrystus zmartwychwstał. Nieśmy przez życie radość poranka wielkanocnego, budząc nadzieję tam, gdzie ona już zgasła. Świat potrzebuje świadectwa naszej wiary i życia wypełnionego nadzieją nieśmiertelności. Niech zmartwychwstały Chrystus będzie chlubą naszego życia, to znaczy naszej myśli, mowy i postępowania. Wszystkim wam życzę radości, która niech wypełni w tym trudnym czasie wasze rodziny. Niech wszelkie lęki i obawy opuszczą nas, a sercami naszymi niech rządzi Chrystusowy pokój. Amen. Wierzę w jednego Boga.